Work-life balance jest niezwykle ważnym elementem życia każdego człowieka. Ówczesne czasy skłaniają nas do przyjrzenia się temu tematowi jeszcze dokładniej, po to, aby każdy z nas mógł znaleźć balans pomiędzy życiem zawodowym a tym prywatnym. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami właśnie o tym temacie. Pokażę Wam najważniejsze elementy, na jakie warto zwrócić uwagę i mam nadzieję, że przekonam Was do chociażby zastanowienia się nad Waszą relacją życia zawodowego i tego prywatnego. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Work-life balance jest terminem, który określa zrównoważenie wymagań związanych z pracą i życiem prywatnym w celu osiągnięcia satysfakcji na każdej płaszczyźnie ludzkiego życia. W dzisiejszych czasach ten termin nabiera szczególnej wagi, ponieważ żyjemy w świecie, którego ludzkość jeszcze nie widziała. Pęd życia spowodowany ogromną ilością obowiązków, ale również i bodźców, które docierają do nas w każdej sekundzie naszego życia, sprawiają, że ówczesny człowiek często przekracza cienką linię dzielącą go pomiędzy różnymi sferami swojego życia, takimi właśnie jak praca i życie prywatne. I w tym miejscu nie chcę zostać zrozumiany źle, ponieważ wiele osób może odebrać to wideo jako atak na pracę samą w sobie. Nic z tych rzeczy. Praca jest niezwykle ważnym elementem życia każdego człowieka. Jest ona wkładem każdego z nas w społeczeństwo, daje nam satysfakcję i poczucie wartości i to właśnie dzięki niej zarabiamy pieniądze, które stanowią fundament naszego bytu. Praca jest więc niepodważalnie istotna dla każdego człowieka. Tak samo zresztą jak rodzina, która stanowi dla każdego z nas centrum naszego życia. To właśnie dla najbliższych staramy się budować wszystko, do czego dążymy. To właśnie nasi najbliżsi dostarczają nam tak ważnych dla nas emocji, takich jak radość, bezpieczeństwo czy miłość. Rodzina dla każdego człowieka powinna być ostoją i fundamentem, na którym stawia on kolejne warstwy swojego życia. Widzicie więc teraz, jak ważnych materii dziś dotykamy i musimy ostrożnie lawirować pomiędzy tymi jakże ważnymi tematami. Dlatego zachowanie równowagi jest tak kluczowym elementem budowania szczęśliwego życia. Jeżeli bowiem przechylimy szalę na którąś ze stron, traci ta druga. Zazwyczaj jednak mamy do czynienia ze stawianiem większej wagi na właśnie pracę. Paradoksalnie u początku tej sytuacji leżą dość pobożne przeświadczenia, bo każdy z nas chce zarabiać dobrze, pragnie dostatniego życia dla siebie i dla swoich bliskich. Pieniądze stają się więc w oczach wielu osób rozwiązaniem tej sytuacji. Dlatego też dodatkowe nadgodziny w pracy czy drugi etat często mają być rozwiązaniem tych właśnie problemów, które czasami można rozwiązać poprzez zwykłe poświęcanie czasu drugiej osobie. Nadmiar pracy i ciągła gonitwa szczurów prowadzą jednak do wielu problemów i największymi z nich są pogorszenie stanu naszego zdrowia, ale również i psychiki. Ciągły stres związany z przemęczeniem i wystawianiem siebie samego na niego sprawia, że wiele osób zamiast zyskiwać na cięższej pracy, w dłuższej perspektywie traci nie tylko swoje zdrowie, ale również i relacje ze swoimi bliskimi. Kiedy wiemy już, jakie są problemy, które mogą powstać poprzez właśnie niewłaściwe poruszanie się pomiędzy pracą a życiem prywatnym, czas zastanowić się, jak my sami możemy poprawić naszą relację pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Okazuje się bowiem, że im bardziej szczęśliwy jest pracownik, tym lepiej wykonuje on swoją pracę. Dlatego też tym tematem powinien zainteresować się również każdy pracodawca, który chce rozwijać swój biznes. Work-life balance wymaga od każdego pracy, ale chodzi tutaj o pracę przede wszystkim nad samym sobą i dotyczy to wielu płaszczyzn naszego życia. Pierwszą jest oczywiście rozwój osobisty. Ciągłe doskonalenie samego siebie i ustawiczny rozwój prowadzi do wzrostu, który przekłada się na naszą pracę. Rozwój chociażby takich umiejętności jak planowanie, delegowanie, zarządzanie czasem czy chociażby korzystanie z nowych technologii, takich jak chociażby AI, sprawiają, że nasza praca staje się po prostu łatwiejsza i bardziej wydajna. Oczywiście wszystko zależy od nas samych i technologia może nam pomóc, jak również i przeszkodzić. Przykładami złych zachowań, które wpływają destruktywnie na work-life balance,
jest chociażby nadmierne korzystanie z social mediów, nagminne sprawdzanie poczty czy rozproszenie spowodowane zbyt dużą ilością bodźców zewnętrznych. Konkluzja tego wszystkiego jest więc taka, że musimy pracować nie ciężej, ale mądrzej. To jednak tylko jedna strona monety. Drugą, równie ważną jest budowa najlepszej wersji samego siebie w swoim życiu prywatnym. Na to z kolei składać się będzie spędzanie naszego wolnego czasu, regularne wakacje czy też ćwiczenia fizyczne. Te ostatnie stają się prawdziwym must have dla każdego z nas. Ówczesny bowiem człowiek ma znacznie za mało ruchu. A przecież jesteśmy stworzeni wręcz do aktywności fizycznej. Nasze mięśnie, stawy i kości potrzebują regularnego treningu. Bez niego nie możemy cieszyć się bowiem pełnią życia, czerpiąc z niego radość. Dlatego też odpowiednia waga, ale również i regularna aktywność fizyczna powinna być priorytetem każdego człowieka, który chce zachować równowagę. Ćwiczenia fizyczne obniżają ryzyko zachorowań na setki różnych chorób. Dodatkowo ćwiczenia cardio, takie jak rower, pływanie czy chociażby bieganie, sprawiają, że krew zostaje lepiej rozprowadzona po organizmie człowieka, a to sprawia, że czujemy się znacznie lepiej. Ciekawostką wartą uwagi jest również fakt, że dzięki bieganiu obniżamy ciśnienie krwi, poprawiamy wydolność płuc, wzmacniamy serce i będziemy mieli lepsze krążenie krwi, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia zawału czy też udaru. Jest więc to gra warta świeczki. Znalezienie równowagi jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Świat przyspiesza coraz bardziej i my sami czujemy ciągłą presję, która popędza nas w kierunku gonitwy i zatracania się w różnych rzeczach. Dlatego tak ważnym jest, aby zbudować silny fundament, na którym stworzymy nasze szczęśliwe życie. Często szczęścia nie znajdziemy w nowym samochodzie, ekskluzywnej wycieczce lub koncie w banku ze sporą ilością zer, ale właśnie w relacjach z samym sobą i swoimi najbliższymi. Znam bardzo wiele osób, które osiągnęły w swojej karierze szczyt, ale zapłaciły za to zbyt wysoką cenę. Nie dajmy się więc zatracić w tym, co oferuje nam świat, ponieważ często nie zaspokoimy naszego pragnienia w kolejnej błyskotce, za którą się uganiamy. Ja sam ostatnio złapałem się na tym, że moja szala zbyt mocno przychyliła się w stronę pracy. Na szczęście zachorowałem na dość poważne zapalenie gardła i podczas tej choroby dotarło do mnie, że to właśnie rodzina jest zdecydowanie ważniejsza niż kolejny sukces finansowy. Czasami więc musimy dostać kuksańca od życia, aby wrócić na właściwe tory. Czasami też my sami musimy zwolnić. Dajcie więc sobie więcej luzu. Wyjdźcie ze swojego garnituru i nacieszcie oczy pięknem przyrody podczas spaceru, czy też wyjazdu w góry. Obejrzyjcie film, który już dawno mieliście zobaczyć, czy też zadzwońcie do starego znajomego, z którym nie rozmawialiście już od dawna. Może okazać się to dla Was przełomowym doświadczeniem, które da Wam bardzo wiele do myślenia. Kolejnym kamyczkiem, który warto wrzucić do swojego ogródka, jest fakt naszego przemijania. Życie ludzkie jest tak kruche, wystarczy podmuch, aby zniknęło. Warto więc traktować każdy swój dzień, jak gdyby miał być tym ostatnim. Wiem, że dla wielu z Was może być to dziwne, ale każdy dzień przeżyty w ten sposób jest czymś naprawdę wyjątkowym. Nie myślimy bowiem na co dzień o naszej przemijalności, ale podejście chociażby od czasu do czasu, od tej strony do życia, da Wam naprawdę bardzo wiele. Codziennie rano podziękujcie, w zależności w co wierzycie, czy to losowi, czy Bogu, za kolejny dzień, który jest wspaniałą szansą i przede wszystkim darem. Bo życie to dar, który każdy z nas otrzymał i powinien roztropnie z tego daru korzystać. Jeżeli będziecie podchodzić do tego wszystkiego z tym właśnie podejściem, życie każdego z Was będzie smakowało znacznie pełniej. Jak widzicie, zagadnienie work-life balance, jeśli się w nie zagłębić, okazuje się fascynującym i bardzo ważnym elementem życia każdego z nas. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i skłoniło Was przede wszystkim do refleksji. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.